Moderna złożyła nowy wniosek do EMA szczepienia przeciw COVID-19. Moderna chce, by jej preparat podawano nastolatkom. Moderna w poniedziałek wysłała wniosek do Europejskiej Agencji Leków, znak zapytania, by umożliwiono szczepienia osób w wieku 12-18 lat jej preparatem przeciw COVID-19. Poinformował o tym Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dzisiaj Moderna złożyła wniosek do EMA o rozszerzenie wskazań do stosowania u młodzieży w wieku 12-18 lat. Skuteczność szczepionki Moderny przeciw COVID-19 u OK. 3,7 tysięcy nastolatków, którzy ją otrzymali, wyniosła 100%, napisał w poniedziałek na Twitterze Grzegorz Cessak. Polscy pacjenci otrzymują jedną z czterech szczepionek przeciw COVID-19. Preparaty firm Moderna, Pfizer, BioNTech i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki. Obecnie możliwe jest już stosowanie szczepionki Pfizer-BioNTech u dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Zgodnie z aktualną charakterystyką produktu leczniczego COVID-19 wakcyna Moderna jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 18 lat i starszych w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2.